Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Dzisiaj będziemy kontynuować naszą zabawę forzatonową. Musimy zrobić kilka wyścigów, musimy zaliczyć strefy pomiarowe. Coś, co ja zawsze lubiłem robić na live'ach, ale dzisiaj wyjątkowo sobie zrobimy to na odcineczku. Jedziemy sobie teraz w Taycanie, także możecie posłuchać fantastycznego dźwięku silnika. Ty, on cztery paki ciśnie, jak to? Stunigowany czy jak? O, kiedy? Tak, mamy tutaj dwa biegi do przodu, jeden do tyłu oczywiście, ale 420, ja musiałem go, nie, go nie ulepszałem. Skąd ja mam tą furę? Ale ty, nawet jedzie te cztery paki, nawet jako tako skręca, kurde. Co to za elektryk? Ja wiem, że tylko ulepszałem sobie Lotusa elektrycznego. To Lotus, tak, no 450 km na godzinę, 460 chyba poleciał, no nie? Ale Taycana nie pamiętam, żebym ulepszał, on kurde, zobaczcie jak ciśnie skubaniutki. No dobra, musicie zobaczyć sobie koniecznie poprzedni odcinek, jeśli jeszcze nie widzieliście. W poprzednim odcinku żeśmy sobie zdobywali tabliczkę, taka jak tutaj, tylko żeśmy akurat zdobywali jedną do expa, która była legendarnie trudna do zdobycia, no. Bardzo, bardzo trudna, ale ją jakoś zdobyliśmy. To był, to ja nie wiem, czy to był fart, czy co to było, no po prostu ilość prób, jakie zrobiłem, żeby ją zdobyć, no była przytłaczająca, dlatego po prostu mi się udało, to nie było jakieś chyba szczęście, czy coś. Wszystko jest tutaj nowe w Forzie Horizon 5, jak wejdziecie sobie do menu głównego, to macie te wyróżnienia, macie, no tutaj jest w miarę okej. W miarę tak samo jak było. O, mamy na przykład dwa wellspiny do odebrania. Zobaczmy, co nam się wylosuje. Mamy jakąś emotikonkę i mamy 125 tysięcy. Przyda się do kupna nowego. 2 800 000 już mam. Damn. Sporo, sporo tego wszystkiego. Na początek są chyba dwa karpaki. Czy jeden karpak? Dwa są jakieś karpaki. Ja już je mam, w jednym jest 8, a w drugim jest 5 samochodów. Tutaj mamy Formula Drift, nie wiem czy mam już dostęp. Nie, na razie to jest puste, więc chyba po jakimś czasie się pojawią te samochody. Tak, Taycan jest też w tym pakiecie takim powitalnym do Forzy Horizon 5, ale tych pakietów będzie więcej. Tutaj mamy kolekcję samochodów, coś nowego w piątce, dostajemy nagrodę za skolekcjonowanie wszystkich samochodów. Na przykład tutaj mamy tylko jeden Rally Fighter. Jak kupimy sobie ten samochód, to dostaniemy nagrodę od razu, nie? A jak na przykład mamy BMW, no to tych BMW musimy skolekcjonować więcej, żeby dostać nagrodę. I takie tam jest tutaj Creative Cube, coś co pojawiło się pierwszy raz w czwórce. Mamy tutaj Event Lab, mamy Super 7, to było też w czwórce, no nie? Mamy, stworzymy swoje tuny. O, tu jest dron. Ty, ja już mam drona. Ej, ja nie wiedziałem, że mogę tu drona już sobie odpalać. Damn. To ja tutaj wiele rzeczy sobie już szukałem. No kurde, ale ty, nie można go chyba stabilizować. A nie, można, dobra, jest tryb stabilizacji. A jest tryb turbo, tylko nie ma tutaj tego pokazanego na hudzie. Jak ktoś grał w czwórkę, to będzie wiedział, że tryb turbo, pod którym klawiszem jest, czy przyciskiem na padzie. Ej, jest dron, kurde. No dobra, ja myślałem, że trzeba go jakoś odblokować. On jest od samego początku, spoko. No dobrze, to sobie jedziemy teraz tutaj. Emerald Circuit. Lecimy. Pojedziemy sobie solo, chociaż, o właśnie, muszę wam pokazać też konwoje. Tak, i tutaj sobie zaczniemy, tu same okrążenia są. O, muszę kupić jakiś konkretny samochód. Okej, rekomendowany jest jakiś hot hatch, tak? O, weźmy Honda Civic, posłuchamy jak brzmi Civic standardowy, czyli V-Tech. Weźmy czerwony. 59 tysięcy, wow. Tak, samochód nie jest w ogóle w żaden sposób ulepszony. Jedyne co w nim mogę teraz stuningować, to ciśnienie w oponach. Gram sobie na ustawieniu high skilled i no, nie mogę nawet zmienić. O, ja grałem wcześniej na tym takim nie pro, ale tym niższym chyba trybie i jest trudno. Na high skilled powinno mi pójść dobrze. A nie wiem, czemu się tutaj taki tryb ustawi, czemu nie możemy go zmienić, no nie? Dobra. Dobra, tu mamy napęd na przód. Ja się zamykam, wysłuchacie. Jakoś tak mam ochotę ten samochód mocniej. Może ja wam podgłośnię jeszcze grę.
Jakoś to tak mam ochotę bardziej ten samochód stuningować. Zrobić go na jakiegoś takiego super przyczepnego dziada. Tu jest sporo zakrętów na tym wyścigu, ja już jechałem tu jakimś hyperautem. Tak, na tym trybie trudności bardzo łatwo jest pokonać przeciwników. Zwłaszcza na padzie. Na kierownicy było to dla mnie wyzwanie, żeby pokonać. Dobrze, zrobiliśmy sobie ten jeden wyścig. Cały ja nie lubię okrążeń jeździć, powiem wam. Na szczęście tutaj w czwórce nie musimy jakoś, wiesz. Ty, a co to tutaj mamy? Patrz, musimy zrobić tutaj strefę driftową. Ale drift cars? Co to znaczy drift cars? Co to za klasa? I mamy jakieś kropelki w tym i 90. O co tu chodzi? Żeby to ogarnąć? Nie wiem, kurde. Ej, wiecie co? Zróbmy tak. Weźmiemy inny samochód. Tak się składa, że ja już mam furę driftową. Co prawda skonfigurowałem ją typowo pod kierownicę, bo sobie tutaj już cisnąłem na kierownicy. A, spróbujmy. No, mam takiego czteronapędowego, znaczy samochód z napędem na cztery koła, takiego wariata, który by tam porobił na spokojnie, ale weźmiemy coś takiego, myślę, że bardziej spokojnego. Znaczy spokojnego, kurde. Ciężko o czymś takim powiedzieć, że jest spokojny. Patrzcie na ten dym. Ale zakręt, shit! Tego nie przewidziałem. Leć, leć, leć! O, tutaj za słabo pod maską. Nie no, ja specjalnie zrobiłem ten samochód tak, żeby mi się na kierownicy nim fajnie latało. Myślę, że na kierownicy byłoby mi lepiej tutaj. Dwie gwiazdki tylko, nie, nie może być. Kurwa, driftowanie na padzie jest proste. Praktycznie każdym samochodem możesz latać. Niezależnie jak skonfigurowany. Ale chyba będziemy potrzebowali czegoś hardkorowego tutaj do zrobienia trzech gwiazdek. Tak coś widzę. 45 tysięcy, niby rekord, ale nie wiem czy będą trzy gwiazdki. O, zdobyły się, super. No to chyba mamy zrobioną tą strefę. Musimy... Zaliczone to jest? Personal car restrictions. Nie wiem, czy to się nie, chyba się nie zaliczyło, bo musimy mieć samochody driftowe. I tutaj jest chyba specjalna klasa w takim razie, tak? Czekaj, filtruj. Drift cars. Są takie typowo driftowe auta. Ty, faktycznie jest taka klasa, zobaczcie. Mam tylko jednego, ale no ten to porobi. Porobi na pewno. Dobra, żeby zaliczyć ten Festival Horizon, musimy zrobić to driftowym samochodem. Ale strefę zaliczyłem na trzy gwiazdki, nawet tym moim takim, no, słabszym. Ten samochód jest generalnie najlepszy do nabijania punktów. Jak graliście w czwórkę, to wiecie o czym mówię. Ale dziwnie. Tak, ale to chyba mniej punktów zrobiłem niż tamtym moim furkiem. Incorrect car? From season... Jak to? Ej, nieprawidłowy samochód. Nie rozumiem, przecież wybrałem samochody driftowe. Dobra, musimy chyba kupić nowy. What the fuck, ej. Pokazało mi, że mam nieprawidłowy samochód. Coś jest nie tak, przecież nawet na miniaturce był ten, no nie? Dobra, weźmy sobie, wybierzmy jakieś driftowe fury i kupimy po prostu, no. Nie tak, to tak zrobimy. Ale patrz, tutaj wybrałem driftowe i jest ten Viper. I nawet mi się pokazuje, że go mam, no nie? Ale dziwne. Ty, ale ty, tych furek jest trochę więcej na samym starcie. Ohohoho, Chevrolet Silverado. To był mój ulubiony samochód do driftu na padzie. On robił takie rzeczy w czwórce, że to szok, że to szok. Możemy sobie, dobra, weźmy sobie to malowanie. 300 tysięcy kredytów. Nie wiem, czy nam na chatę starczy. No ale weźmy go sobie. To będzie taki wariant do robienia stref driftowych. Coś tak czuję.
Tutaj próbowałem robić samochody driftowe z tymi oponami driftowymi, ale wiecie co, nie wiem, czy trzeba dużo mocy ładować do tych samochodów, czy jakoś inaczej je tuningować, bo te opony driftowe są bardzo przyczepne i ciężko było samochód utrzymać w ślizgu przez dłuższy czas. Może jakoś to poprawią później, czy coś się zmieni, albo może ja coś źle tuningowałem, ale ciężko było to skonfigurować. Okej, ładujemy doładowanie. Tu możemy chyba wymienić silnik, tak? Nie możemy, to ma napęd na tył. Dobra, to... Napędy na tył, człowieku. Patrzcie na to, patrzcie co się dzieje. Jest czad. Ty, a tutaj chyba będziemy mieli takie różne perki, może uda się... Chociaż to i tak chyba nie ma wpływu do tych stref driftowych, ale pewnie będziemy mogli dużo, wiesz... kasy, znaczy tych punktów zdobywać za drifty, coś tak czuję. Szybko mnożnik będzie się nabijał i tak dalej. Tutaj to wszystko jest, zobaczcie. Multiple, szybciej się mnożnik ładuje, tu mamy... że do 6 maksymalnie, o, nie mam już tych punktów. I teraz nam będą się te skille szybciej ładować. Ale my jedziemy na strefę driftową. Wiecie, ja tu nie mam jeszcze odpowiednich samochodów do tych wszystkich rzeczy i za każdym razem, kiedy będzie jakieś wyzwanie do zrobienia, no to będę musiał, wiesz, odpowiednie auto sobie przygotować do tej zabawy, no nie? No zobacz, jaki wariat. Przy dużych prędkościach spoko, a zobaczymy jak się spisze ja za sterami tego samochodu na strefie driftowej, gdzie trzeba no dość precyzyjnie pośmigać. Mamy tu napęd na 4 buty, chociaż w standardzie ten samochód ma napęd na tył. Mogliśmy jeszcze go trochę odciążyć, ja nie wiem ile on ma konia, nie spojrzałem. No ale tysiąc to na pewno tutaj przekroczył. Ja go zrobiłem w czwórce z napędem na 4 buty i tutaj też tak chciałem. Dobra, trzymajcie się. Ręcznym, nieręcznym, kurde. I zobaczmy, czy się zrobiło. Incorrect car! Zobaczcie, coś jest nie tak! Tu jest napisane, że muszę mieć samochód driftowy. Drift cars, no nie? Zaznaczyłem, kupiłem nawet specjalnie, bo myślałem, że mój jest jakoś zbugowany. Ale mi nie zaliczyło tego. Nawet mimo, że miałem odpowiednią furę. Smutne. Tu musimy mieć retro sports car. Ja już temu nie wierzę. Kurczę, coś jest nie tak. Coś jest nie tak. No chciałem dobrze, ale widocznie to niezbyt dobrze jeszcze działa w tej wersji. Będą musieli to poprawić, bo nie zaliczyło mi to... Ej, powinno zaliczyć, no nie? Nawet skupiłem specjalnie samochód od tego. No nie żałuję, fura jest kozacka, no trzeba to przyznać. Porobiliśmy. Ale tak, my mamy trochę hajsu, trochę wydaliśmy na ten samochód, niestety. Mimo to powinno mi starczyć na jakiś tam domek. Każdy domek odblokowuje nam jakąś rzecz, na przykład dodaje nam wheelspiny, albo jeden z domków, niektóre z domków w czwórce dodawały nam możliwość na przykład szybkiego teleportowania się w jedno czy w drugie miejsce, no nie? Tutaj jeszcze wszystkich domków nie odblokowałem, chociaż jeden dostałem za to, że mam wersję premium tej gry. I to jest taki domek, no willa bardziej niż domek. I tak, przejrzyjmy sobie, co byśmy mogli tutaj kupić. Tu jeszcze żadnego domku nie mam. Czy w mieście coś jest? Nie widzę, żeby było w mieście. Na razie mamy gdzieś, o tutaj coś jest. I to kosztuje, za darmo? What? Okej, okay. Ty. I co my za to dostaniemy? To super, to odbierzemy sobie chyba więcej jak jeden domek. Tamten miałem za darmo, ten mam też miałem za darmo. I to właściwie tyle, ale czekaj, mogę się tu przenieść, okej. Okay. Tu też mogę się przenieść, to będziemy mieli bliżej. Ale więcej domków tu nie widzę chyba. Dobra, to się przenieśmy do tej mojej nowej willi. Ej, a wcześniej sprawdzałem, to on kosztował chyba 700 tysięcy, no nie? Jakoś tak graliśmy, a teraz jest za darmo? Dlaczego? Nie rozumiem. Może wraz z postępami w grze nam się to odblokowuje? Nie wiem. W ogóle teraz bardzo łatwo jest rekordy bić, rekordy wszystkiego, dlatego że mało graczy jeszcze gra. Jak na przykład wejdziecie sobie tutaj, no myślę, że każdy tutaj nabił jakiś wynik, bo każdy się przejechał tą prostą.
to możemy sobie zobaczyć na przykład listę osób, które mają dostęp przedpremierowy, tak naprawdę. Patrz, zmieniamy sobie filtr i mamy 1646 graczy obecnie. Jestem w 2%. Nie wiem, ile tu pojechałem, miałem chyba 400... O, jestem, zobaczcie. 446. Ja podejrzewam, że później to będą tu wyniki jakieś przesadzone z kosmosu i ludzi będzie, widzicie, tam ilość graczy na dole 1646. Później to będzie pewnie, nie wiem, z 2 miliony albo i więcej. Także no, więc na razie sobie daruję te wyścigi. Chciałbym zdobyć tego DeLoreana, ale coś widzę, że jest nie tak. Ja jeszcze to spróbuję rozgryźć, ale no nie podobało mi się, że nie mogłem zrobić tej strefy driftowej. Nie szkodzi, pojedziemy sobie do domku. Przy okazji podriftuję moim nowym samochodem. Proszę bardzo. Jeszcze można by było go trochę podkręcić, znaczy nie chodzi o mi o moc, tylko żeby tak jeszcze bardziej gwałtownie skręcał. W Forzie Horizon 4 robiło się to ustawiając sterowanie na symulacyjne i wtedy te samochody tak, wiesz, legendarnie mocno skręcały. Zobaczymy, jak jest tutaj. Oj, chyba jest podobnie. No! Oż ty w mordę. Tutaj ta chata, ona była chyba za 700 tysięcy. Ja mam wrażenie, że przedpremierowo oni cały czas coś tutaj zmieniają w tej Fordzie. Tak jednego dnia odpalam, nie działa multiplayer, drugiego dnia... Ale nie, zobaczcie, jest za 700 tysięcy. To co ja tam miałem za darmo niby? Pojawiło mi się za 700 tysięcy, dobrze pamiętałem. A tu price free. O co chodzi? Dlaczego zabierają ode mnie kasę, skoro... Nie, takie... Coś tu nie gra. Zobacz, faktycznie, no jest... A nie, dobra, nieważne. Welcome pack, dobra, tu jest skreślone. Nieważne. Dobra, Super Wheelspin, Horizon Promo. Tak, i teraz będziemy mogli fotografować samochody i dostawać za to hajsy, jak sobie ten domek kupimy. I wygląda on sobie tak, taki plażowy, fajny domeczek. Możemy ustawić jako nasz domyślny, a czemu nie, na plaży super sprawa. No i żeśmy sobie, tak, tutaj mamy oczywiście Forza Vista na plaży, on to pięknie wygląda, ja mam taki doskonały plażowy samochód, co nie? Tak, nie mogę teraz podnieść maski, czy mogę? Mogę, zobaczcie, mamy zainstalowany kompresor, też jest coś takiego, że jak zrobimy swap silnika w samochodzie, to nie możemy maski otwierać, tak na marginesie mówiąc. To jest typowy driftowy wóz, zobaczcie, to jest chłodnica, co to jest? To jest chyba odganiacz na komary, nie wiem, kurde, tutaj jakaś taka kierowniczka, ładnie to wygląda. Osadzenie na oko 8 mm, strzelam, dobra. Okej, to mamy Super Wheelspina do przerobienia i teraz jak robimy sobie zdjęcie, czekaj, New Horizon Chapter Adventure, dobra, zaraz, patrz, i tutaj możemy teraz tak, robię zdjęcie i mamy samochód sfotografowany, za ileś tam sfotografowanych samochodów dostajemy chyba Wheelspina. I to nie wszystko, najprościej fotografuje się samochody odpalając jakiś wyścig, teraz wam pokażę, jak to zrobić, albo robiąc zlot, jak będziemy robić razem zloty, no to będziemy sobie fotografować samochody i wiesz, będziemy cały czas zmieniać fury i sobie nabijać to w ten sposób. Okej, i mamy Super Wheelspina, tylko jednego niestety, ale zawsze coś. Mamy emotikonkę, o, tam był McLaren Speedtile, nie fajnie. No i chyba mamy też, aha, możemy tutaj właśnie, mamy tu street scene, no to sobie zostawimy chyba na następny odcinek, jestem ciekawy, co to będzie. A tymczasem bardzo wam dziękuję za to, że byliście na tym odcineczku, mam nadzieję, że miło spędziliście czas i że się fajnie ze mną pobawiliście nowymi furkami. Czekaj, coś mi się tutaj, aha, dobra, mi się, dobra, nieważne, już wszystko mi się tu odblokowuje, nie wiem, na co mam patrzeć, ten interfejs jest tutaj dla mnie jeszcze całkiem nowy. Ale co, trzymajcie się ciepło, na razie, hejas!